Cześć kochani, witajcie ponownie u Elona. Ja troszeczkę tutaj bardzo malutko zmieniłam. To znaczy dobudowałam pięterko. Zresztą nie ma jeszcze na to pięterko schodów, ponieważ no cóż, sporo mnie ono kosztowało, a trzeba było jeszcze rachunki zapłacić, więc na razie pięterko jest niedostępne. No ale wkrótce będzie niezbędne, bo maluszek nam dorośnie i Asza urodzi kolejnego małego, mam nadzieję, kosmitkę, małą kosmitkę, małą dziewuszkę, więc dlatego to pięterko jest nam niezbędne. Ja się, jak już zdobędziemy na nie pieniążki, zajmę no po prostu dalszym budowaniem. Jak widzicie, mamy krowokwiata, którego ustawiłam krzywo. Chwila, muszę krowokwiata przesadzić. Ajajajajajajajaj. O. Dobra. Posadziłam krowokwiata. Nie wiem czemu, ale niech będzie. Malutki właśnie się rozbeczał. Asza, proszę, przewiń malucha. Karmić go chyba nie musisz, bo on przed chwilą jadł. Weź go uciszaj. A ty, Elon, bo to jest dość istotna sprawa, bo ja przez przypadek sprzedałam truskawki. Dlatego, Elon, ty pójdziesz teraz dla żony zebrać truskawki. One gdzieś tutaj rosły. Tu gdzieś widziałam krzaczek... O, właśnie. Jest i krzaczek truskawek. Pu, 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 pu. Zbierz plon. Zbierz plon. Coś mi się w domu przewróciło. Albo na klatce ktoś się przewrócił. W każdym razie słyszałam bąbnięcie. Okej, okay. Nieważne. Mały, jak tam? Lepiej ci, czy dalej ryczysz? Nie, no lepiej. Jaki on jest kosmiczny, no nie mogę po prostu. Rewelacja. Słodziak. Okej, co my tam dalej? Elon. Aha, ty poszedłeś. Ojojku, ojojku. I co to tutaj? Ach, niepewność uczuć, bo się oddaliłeś od Aszy. No ja po prostu nie mogę. Asza, jak widzicie, brzuszek rośnie. Niedługo będziemy mieli kolejnego maluszka. Tu widzę, już nam plony trochę się rozrosły, więc ty może, moja droga, zbierz, podlej i odchwaszczaj. Ja sobie jeden dzień z nimi pograłam, żeby zebrać pieniądze właśnie na wybudowanie tej górnej platformy, ale kurczę, niewiele mi się tych pieniędzy udało zdobyć. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że będzie chyba taki spokojny sobie odcinek. My tutaj właśnie spróbujemy trochę pozarabiać. Mały, tak sobie liczę, że powinien mieć urodziny. Może nawet już za chwilę, wiecie co? Nie, tak nie zwracałam uwagi, czy coś mi tu wyskakiwało. Nie, chyba nic nie było. Nic nie było, no, nic, nie, nic na temat urodzin, ale tak coś mi się wydaje, że on powinien dzisiaj je mieć. No zobaczymy. Ale on zebrałeś te truskawki, zebrałeś, tam się bawisz telefonem. Ale słuchaj, tu nie ma zasięgu. Ty nie, ty wracaj do domu. Jest w ogóle bardzo wcześnie, bo oni tak jakoś dziwnie się położyli i w ogóle dziwnie ta noc i ten wczorajszy dzień przebiegał. Elon, ja proponuję, żebyś ty... Aha, nie zrobisz wanny, bo nie macie dosyć kasiorki. A, kulka wodna. Wracaj do domu. No właśnie, bo ty już jesteś zmęczony. Wiesz co? Jest dopiero 8 rano, a ty już jesteś zmęczony. Zdrzemnij się. Asza, widzę, też się położyła. No właśnie, bo oni tak spali. Wcześniej się położyli, potem bardzo wcześnie wstali, bo wstali chyba około 4. No i już ich bierze zmęczenie, więc ja pozwolę im się jeszcze przez momencik wyspać. Asza, ty coś zebrałaś, mam nadzieję, to ja to sprzedam? Nie, nie zebrałaś. Znaczy to, czarny bez, no dobrze, niech będzie. Sprzedamy. Czy coś jeszcze jest w większej ilości? Bo chciałabym, żeby on tą wannę zrobił. To będzie... O właśnie, i daj Aszy truskawki. Asza, moja droga, proszę zjeść... Dostałaś te truskawki? Dostałaś. Proszę zjeść dwie truskawki.
i powiedz mi, co tobie trzeba, kochana? Tu jest brudno, ale gdzie tu jest brudno? Czemu ty masz, że nieprzyjemne otoczenie? Ale dlaczego? Oglądaj rybki. W ogóle otwórzmy, bo może któraś jest zdechła. Świeżość dobra. Aha, świeżość podła, ryba tęczowa. Świetna, podła, kiepska. No cóż, no to rybki. Rybki z podłą świeżością usuniemy. Elon myślę, że złowi coś. O, Asza musi do toalety. Asza, biegnij. Biegnij do toalety. Elon, wstałeś, tak? Zobaczmy, czy stacie nas już na zrobienie wanny. Nie, jeszcze nie. Wiecie co, to ja go wyślę. Ja go wyślę, żeby on połowił. Bo on ma taką tą umiejętność, że powinien... Aha, ale nie masz nic. No dobra, no to po prostu idź na ryby. Malutki się znowu rozbeczał. Oj, 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 oj. No tak, wiem, wiem. To znaczy nie wiem, ale okej. Asza, nakarm go jeszcze i pokołysz. Nie, nie pokazuj go, tylko go pokołysz. Pomyliło mi się. Aha, jak widzicie, Asza ma nowe ubrania. Tak, uszyła sobie. No, pouciszaj go. I wiesz co? I potem coś ugotuj, bo kurczę, chyba nam się pokończyło jedzenie. Gotuj. Sałatka, tort hamburg. O, tost z serem. Wiecie co? Dawno nie było tostów z serem. To sobie... tak, coś mi się zdaje, że gdzieś mi się tu... Super. Ech, no. Ja nie mogę. Dobra, wiecie co, ja to później sprzątnę. Trudno. Elon, mój drogi. O, Johnny? Nie, wiesz co, Johnny, nie będziemy wpadać. O, ja jestem zajęty, ja muszę ryby łowić. Mały jeszcze płacze, ojojku. Asza, wiesz co, chodź tu. Jeszcze go przytul. Podrzucaj i kołysz. Może mu to pomoże. O, Elon złowił coś małego. Co to jest? Złota rybka. W takim razie łów na przynętę na złotą rybkę. Teraz. Asza, fajnie, ugotowałaś. To mnie cieszy. Coś mi kamera nie działa. W ogóle co, czemu tu jest ciągle rozlane? Wiecie co, mam włączony ten... I kurczę, mam włączony ten kod i mi nic nie działa. Czekajcie, go odkoduję. Okej, okay, move object wyłączony. Teraz powinno wszystko ładnie działać. No, mały, co tam? Aha, Asza je. Asza, poszłaś coś zjeść, a tu ci dziecko płacze. Halo, chodź tu. Zjesz później. Zjesz później. Dokończysz za chwilę. Dokończysz za chwilę, a potem wiesz co, jeszcze ci każę tutaj umalować obraz. Namalować obraz. O, jesteś super, jesteś zainspirowana, to tak bardzo akuratnie. Elon, jak ci idzie łowienie? Coś złowiłeś. O! O! Kurczę, coś się tnie. Kupika złowiłeś! Ładny. Nie masz już więcej przynęty? To szybko ci zeszła ta przynęta. To teraz wędkuj na gupika. No cóż, cóż ja ci poradzę? Wędkuj na gupika. Asza? Jak się umiewać dzia? Oj, uciekło mi. Uciekło mi. Wiecie co, no kurczę, chyba będę się naprawdę chciała z nimi przeprowadzić, bo tu jest tak mało miejsca. Popatrzcie, ten dom zajmuje całą działkę. A ja bym jednak chciała, żeby on był troszeczkę większy. Nie wiem, może zaczekam jeszcze trochę, ale... Bo na razie w sumie też nie za bardzo mamy pieniądze, żeby się przeprowadzać. Przepraszam, musiałam wypić ostatni łyk kawy. Tak, Asza tutaj się zajmie.
Bo chciałabym, wiecie, jakieś takie zasłonki, jakieś pierdółki tutaj popowieszać i w ogóle, żeby był jak najbardziej gdzieś tam podobny do tego domu, który wam pokazywałam w którymś tam z poprzednich odcinków. No ale nie wiem, czy mi się to uda. To znaczy, nie wiem, czy po prostu nie wolę tego robić już na nowej parceli. O, złowiłeś ładnego koi. Fajnie, tylko to jeszcze nie jest to. Ja bym chciała, żeby to było coś więcej. Ojejku, też ci się skończyła przynęta. Gdzie co? Zrobimy tak. Tu masz pomidorki, nie? Daj mężowi pomidorki. I teraz przejdźmy na Elona. I Elon, wędkuj na pomidorki. A Asza. Chociaż mógłbyś pewnie wędkować na któreś to z tych. A właśnie, Asza, pokaż mi tutaj. Ty masz. Zjedz 10 roślin. No dobra, najwyżej mi przytyjesz, ale od truskawek to chyba nie. A swoją drogą sezon na truskawki. Uwielbiam. Są chyba moje ulubione owoce. Szkoda, że taki krótki sezon na nie jest. No i maleństwo poszło spać. Orionek. A właśnie, no. Asza, w którym ty jesteś semestrze? Trymestrze. W drugim. To jeszcze troszeczkę, chyba w tym odcinku jeszcze nie urodzi. I tam pojawiły się pomysły na imiona. O ile dobrze w tej chwili pamiętam, to była Luna. Jeśli chłopiec. Kurczę, nie pamiętam, jakie było imię dla chłopca, ale jeśli urodzi się chłopiec, to sprawdzę. Była Luna i ja jeszcze myślałam o jejku. Kurczę, bo miałam takie fajne imię i właśnie teraz też mi wyleciało z głowy. Kurczę. No nie pamiętam. Nieważne, słuchajcie. W takim razie no będzie Luna, no bo skoro to imię zapamiętałam, to będzie Luna. A może tam się potem jeszcze przyda jakieś inne. Chyba że w tym odcinku jeszcze nic się na mnie urodzi. To ja czekam na kolejne wasze propozycje wtedy do następnego odcinka. Ale to się okaże, to się okaże. Elektronika. No, elektronika nam nie będzie potrzebna w związku z czym sprzedajemy. Asza, jak ci idzie malowanie? To będzie coś ładnego. Okej, Elon. Kurczę, ja tak lubię, jak on łowi. On ma maksa z tego łowienia. Powinien łowić jakieś lepsze te ryby. A tu jest tak, byle jak. Jak tu ładnie. Zobaczcie, jak tu ładnie. Tylko to tam mi nie pasuje. Dobrze, Elon. Pokaż, co potrafisz. Weź nam złów coś takiego, wiesz, odjechanego. A, Elon też ma, tak, świetne wodorosty. Elon, jak widzicie, też ma nowe ciuchy. Fajne takie spodnie, śmieszne, z, nie wiem jak to nazwać, kurczę, no, nieważne, sami dajmy. Ojejku, z tymi przeszyciami, z aplikacją, no nieważne. Elon, co ty mi, no znów coś proszę. Jeszcze jeden, to jest kolejny głupik, ale ładny. To głupik, kolejny głupik. Ale kurka, Elon, no. To takie kiepskie jest. Wiesz co? No weź tam jeszcze przez chwilę, bo tam chyba nie załapałeś wtedy tej przynęty, ale. Przepraszam. Jezu, jak mi kamera lata. Kochani, w ogóle mam ostatnio problem. Nie mogę nagrywać tyle, ile bym chciała, bo niestety, no, tak mi się teraz trochę dużo rzeczy zebrało naraz. Mam bardzo dużo obowiązków i bardzo dużo zajęć. I no, ubolewam nad tym. Zmień mu brudną pieluszkę, ale po prostu nie jestem w stanie nagrywać takiej ilości odcinków, jakbym chciała. Szczególnie, że przez
3 dni w tygodniu w ogóle nie ma mnie w domu. Jestem w Warszawie. Dojeżdżam do pracy, więc po prostu masakra, masakra. A jeszcze piszę pracę licencjacką, więc po prostu jestem totalnie nieogarnięta i nie mam absolutnie na nic czasu. Elon, ty tu jeszcze zrób mebel. Wannę zrób. A ty, Asza? Tak, ja wiem, że jesteście zmęczeni. Zaraz was położę. Zaraz pójdziecie spać, ale tutaj coś jest do wyewoluowania z tego, co widzę. Tu jest sporo do zebrania. Tutaj trzeba opryskać, podlać. Proszę to zrobić, moja droga. A potem pójdziesz spać. A Elon, jak skończysz, to z kolei proponuję, żebyś właśnie się wypróżnił i może tak przed snem, bo takie macie już towarzystwo obniżone. Co ty masz na nogach? Takie dziwne. To są, nie wiem, jakieś takie cienie się robią nieładne. Nie wiem dlaczego. Asza, masz piękny ogródek, moja droga. Naprawdę. Wiesz co, Asza? Pokaż mi się, co ty robisz, co ty jeszcze? Jak ty skończysz, to jeszcze wszamaj dwie truskawki. Zjedz. Jestem strasznie ciekawa tego nowego dodatku, ale będę mogła w niego zagrać właśnie dopiero w przyszłą sobotę. Bo akurat we wtorek wyjeżdżam. No i nie będę miała możliwości ściągnąć i zagrać, i sprawdzić, i zrobić dla was filmiku. I po prostu jestem z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. Naprawdę. Nawet sobie nie wyobrażacie. No ale no cóż, no takie życie. Elon, jak ty tam zrobiłeś wszystko? No widzisz, no. Oj, bo ty też musisz do kibelka. Właśnie, drugą łazienkę będzie trzeba wam też zrobić, jak maluchy się urodzą. Znaczy, jak się urodzi mała. Mam nadzieję, że mała. Cały czas trzymam kciuki, żeby to była dziewczynka. No dobrze. Aha, a ty zrezygnowałeś. Wiesz co? Ty tam jesz. Jak zjesz, to też skorzystaj. Asza. Czekaj, czekaj, czekaj. No tak. Bara, bara z mężem i spać. Nie wiem, czy wam się to uda, bo tak. On jest zmęczony, głodny i w ogóle nieszczęśliwy. Nie, Asza. Asza poszła się zdrzemnąć. No dobrze, to niech ona się zdrzemnie tę chwilę. Elon sobie tutaj w tym czasie zje, potem skorzysta, a potem obudzi żonę. No co? Mam nadzieję, że mały zaśnie w końcu. Orionku, Orionku, kiedy masz urodziny? Co? Kiedy masz urodziny, mój piękny kosmiciątku? Jesteś czadderski. No zobaczcie tylko na niego. Słodziak. Okej. Elon, halo, halo, zjadłeś? O, jak się na czerwono chłopak świeci. Jak kaczorek idziesz. No, świetnie. Tak, umyj naczynka. Nie wiem, dlaczego myją tutaj, a nie w kuchni, ale spoko. Wszystko jedno. Tak, skorzystaj jeszcze z toalety. Usiądź drzemnie się. Co, jesteś zbyt zmęczony, tak? A nie, bo ona śpi. Obudź ją. No, bo już też mu to towarzystwo tak leci na łeb, na szyję, żyło. Gdzie co? Posprzedaję to w ogóle, bo tutaj ryb nie ma. Ja wszystkie ryby wsadziłam do tej dużej, a to zostawiłam. A czy ty zrobiłeś tam, skończyłeś to swoje działanie tutaj? Chyba tak. To ja zaraz muszę zajrzeć do wyposażenia. Mam nadzieję, że zostało. Znaczy, mam nadzieję, że zrobiłeś. No tak, obudź ją, obudź. Nie daj jej spać. Okej. Okay. O,
Moje wykochane simy. Padną matą kieckę, co? Tylko kurczę, tak śmiesznie w tej ciąży. Malutki poszedł spać. Super, bardzo się cieszę. Nie będzie przeszkadzał. O, serduszka. Elon, wiesz co? Ty musisz zrobić tą taką rzeźbę na ścianę z tych serduszek. Koniecznie. To jutro. Okej, dobranoc moi drodzy, to znaczy dobranoc moi simowie, a z wami widzimy się rano. Słuchajcie, Orion jest głodny i po prostu, a najlepsze jest to, że on śmierdzi, głodny jest i śpi, a tu normalnie zaraz mi opieka społeczna przyjdzie. A ja nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że ona go karmiła, no ale dobrze. W ogóle zmień mu pieluszkę. Nie wiem, czemu coś takiego mi wyskoczyło. Przytul go. Biedny Orionek. Ale w ogóle wyskoczyło mi, że ma urodziny. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Ale ja nie wiem, czy go postarzać, czy zaczekać, aż sam wyskoczy z kołyski. Jak myślicie? Wiecie co? Myślę, że go postarzę, ale jakby za taką dosłownie za małą chwileczkę. Bo myślę, że tak, że Asha by musiała skorzystać, wykąpać się i chciałabym, żeby upiekła ciasto z okazji tego, że malutki troszeczkę nam urośnie. Dlatego, bo niech będzie... Umiesz ty jeszcze jakieś ciasto, czy tylko te? Tylko te. No dobrze, to upiecz ciasto czekoladowe. Ojojojoj, no tak. Mamusia już się zajmuje Orionkiem. A co ty byś chciała? Przygotuj miksturę ziołową. Dobrze, przygotujemy. Elon, jak ty się czujesz? Ty się zaraz wyśpisz, to dobrze. To potem też się umyj. Kurczę, naprawdę potrzebujemy więcej miejsca, słuchajcie. To jest za mały, za mała jest ta chałupka. Niestety. No i maleństwo poszło spać. Mam nadzieję, że już nie będzie mi nic takiego wyskakiwać. No widzieliście, że nie płakał, śmierdział, ale spał. Po prostu w ogóle nie wiem, o co chodzi. Elon, wiesz co? O, to sprzedaj ten obraz, bo żona namalowała. To idź go sprzedaj. I proponuję w ogóle... Może zaproś... O, wiem, Elon, wiesz co? Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zrobimy sobie małe przyjęcie z okazji urodzin Oriona. He, Elon, Orion! O, ja się dopiero teraz skapłam, a to tak fajnie. Elon, co ty? Co się dzieje? Miałeś sprzedać i miałeś zadzwonić. Co za problem? Co ty masz za problem? Sprzedaj. I zadzwoń. Asha, zrobiłaś? Cieszę się, to jeszcze się wykąp. Wiem, że jesteś głodna, wiem. Tak, 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 przyjęcie domowe. Wesele, przyjęcie urodzinowe. Zrobimy przyjęcie urodzinowe, czy zrobimy po prostu przyjęcie domowe, co? No, zrobimy przyjęcie domowe, takie na razie zwykłe sobie. Gospodarz, niech będzie Elon. Gość. Asha? Nie, Asha też zrobimy gospodarzem, to zaraz się cofnie. Tak. No weźcie się tutaj. Ojejku, Piotr Kawka, a niech on przyjdzie. Jejku, ten kapelusz i ten wąsik, mega. Alicja nie dzwoni, a czemu ty jej nie lubisz, Kinga? Czemu wy się nie lubicie? Kurcz. Nie wiem. Małą zaprosimy, bo to od razu kumpela dla Orionka. No i ześcik. A gdzie jest mały? Gdzie jest mały?
Czyżby urósł, ja nie wiem, który to? Franciszek Mazur? Nie. No, bo jeszcze był ten, jeszcze był chłopiec. A może ona go nie zna? Nie, może Elon go nie zna. No trudno. Dobra, niech tego zostanie. Weźmy jeszcze ją jako gospodarza. Artysta, miksolog, to już nie. Tak, zostajemy tutaj. Elon. No właśnie, jeszcze poczekajmy, aż oni przyjdą. A wiesz co? Podlej. Nie, nie musisz podlewać. Dobrze. Idziecie? Oni już się zaczynają złazić. Chyba nie. Tak. No to fajnie. Cześć, cześć. Fajnie, że wpadłaś. A czemu nie mogę jej... Kurczę. A ta ma jakąś, zobaczcie, jakąś ma rękę taką. Jakąś tak dziwnie. I słuchajcie, czemu nie mogę z nimi gadać? Wykonuję interakcje. Opowiadaj dowcipy. Więcej opcji. I o pingwinach. Asza, ty, moja droga, postarz maluszka. Oj, oj, już go nie przewijaj, tylko go od razu postarz. A ty, Elon, zawołaj na posiłek. Już nie będziemy tam dodawać świeczek urodzinowych ani nic z tych rzeczy. Asza, pospiesz się. Wyłaź z tej wanny. Jezu, ona z tą kokardą mnie rozwala. Orion się staje dzieckiem. Jaki śmieszny. Oj, czekajcie, właśnie. Jakie mu cechy damy? Ajaj, raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, ja chcę losowo. Nie chcę losowo, ja, ale nie mam tego czegoś. To ja zrobię tak, że ja zamykam oczy i losuję. Nie trafiłam. Okej. Okay. Fenomen artystyczny, dobra. To zostaje fenomen. Fenomen artystyczny. I cecha. Uwaga. Ponury! No trudno, słuchajcie. Tak wypadło. Tak wypadło. Jest ponury. Chwila, bo mój pies wrócił ze spaceru. Okej, okay, jestem z powrotem. Małego trzeba przebrać, słuchajcie. Ojejku, przebierzemy go po tej całej imprezie, dobra? A jaki śmiechowy, bo czekajcie, muszę go dobrze obejrzeć. Pokaż się. Fajny, tylko tak zobaczcie, śmiesznie tutaj. Jaki niebieski, jak tatuś. No dobra, będzie go trzeba przebrać, bo nie pasuje tutaj do wystroju, do niczego. A młoda nie przyszła, bo pewnie jest w szkole. No dobrze. A ty jak się czujesz? Pokaż mi się. Głodny jesteś, ale to sobie weź ciasto w końcu twojej urodziny. Weź kawałek. Nie, nie, ciasto weź, ciasto. W ogóle nie mamy, mamy za mało krzeseł, Elon. Ty musisz dorobić jeszcze krzesła, dwa. Bo jak robimy imprezy, to przydałoby się więcej, prawda? Asza, pokaż to mi się. Ile tobie jeszcze zostało? Jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. Także nie urodzi jeszcze nam w tym odcinku. Okej, słuchajcie, dobra, to się trzeba zająć tą imprezą. Opowiadaj dowcipy. Elon, proszę bardzo. Ej, tutaj coś, kurczę, znikają, znikają ręce. Zabawne. Opowiedz dowcip o pingwinach. Nie zaliczyło z jedzenia tortu? No halo. A pewnie tak, pewnie musi być zdmuchnięta świeczki. No to trudno. Weź jeszcze raz zawołaj na posiłek. Kto tam zje, ten zje. To już trudno. Muzyki też nie posłuchacie. No niestety.
No niestety, nie będzie złota, nie ma szans. Niech się Simowie pocałują, o jakie to słodkie. Asza, o, pocałuj swojego męża ukochanego. Pocałuj go. Co ma? Aha, dobrze, cel główny, interakcja. No to jeszcze tak, podziel się z wielkimi wieściami. Co? Elon. Elon, ty weź... Ojejku, jak tam brudy się zrobiły. Podziękuj za przybycie. O, przyszła malutka. Hej, poznaj się z nią. Bo to w końcu będzie twoja koleżanka w szkole i w ogóle. Elon, a ty jak skąd? Nie, wiecie co, ja to sprząt. Coś mnie załapało. Kto jest spięty? No ej. Ojejku, no dobra, sprzątnij. Kto jest spięty? Ty? Dlaczego jesteś spięta? Palina, czemu jesteś spięta? Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, czemu Halina jest spięta. Asza? Halina, czy ty poszłaś? Tak. Ojojoj. Halina poszła sobie wziąć kąpiel. No dobrze. No dobrze, okej. Okay. Niech weźmie. Podlej, co? Simowie, niech się jest Simowie. Będziecie się tak całować całą imprezę. Nie ma sprawy, słuchajcie. Niech się całują. Niech się całują, to jest w ogóle po prostu mega. Asza, nie, 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 nie. Nie będziesz podlewać teraz wszystkiego, bez przesady. Ale jak pocałuję małego policzek, to też mu to też zaliczy? No nie da się słuchać muzyki, no przykro mi. O, ale słuchajcie, zaliczyło tort. To wiecie co? Asza, ty tu jeszcze gotuj. Zrób jeszcze tort hamburgerowy. Dobra? Biegnij, zrób jeszcze tort hamburgerowy. Elon, a ty... tu jest gitara. Co prawda to nic nie da. Ale pośpiewaj piosenki. Niech będzie trochę rozrywki podczas tej imprezy. Zresztą zaraz będziesz musiał skorzystać z toalety. Asza, co ty tam robisz? Nie tłucz naczyń. Są trudno dostępne. Młodziutki, ja wiem, że są twoje urodziny. Ale sprzątnij, dobrze? Bo tu już się uzbierało. Dużo naczyń do sprzątnięcia. Mam nadzieję, że wyrzucisz je tam do tego kosza. Czy ty się zapoznałeś z nią? Entuzjazmuj się trochę słodyczami. No widzicie, no ja nie mam teraz nawet miejsca, żeby plac zabaw mi tu wstawić. No fakt, że nie mam na niego też pieniędzy. Ale zawsze, wiecie. Więcej miejsca jest mi potrzebne. Wiecie co, tak sobie myślę, że możemy się po prostu przeprowadzić na tą parcelę obok tutaj. Ona jest większa, sporo większa. Na razie oczywiście. Myślę, że dom bym po prostu przeniosła. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Młody, gdzie ty jesteś? Ach, myjesz. Dobrze, a tu jeszcze jest brudno. No nic, to po imprezie się sprzątnie. Asza, ty miałaś gotować. Czy ty gotujesz? Czy ty sobie gadasz? Co to jest? Tost z serem. Nie, ty miałaś gotować. Gotować tort. Tort hamburgerowy. Czy ty go już zrobiłaś, a ja nie zauważyłam? Nie zrobiłaś. Nie zrobiłaś. Idź gotuj. Ale to jest przedziwne, bo ona gotowała przecież. I ja nie wiem, co ona... Nie! O, jest tutaj, tylko go tak położyła idiotycznie, że... No dobrze. Coś się zepsuło. Zawołaj wszystkich na posiłek. Niech zjedzą po jeszcze jednym kawałku tortu. To później się tym zajmiesz. Jeszcze zrobisz jeden. A co? Słuchajcie, tam nie ma się co. Akurat jest głodna, a oni ładnie, grzecznie idą. Idą na posiłek. A ty, młodzieńcze? Tak. Och, dziel się melancholijnymi myślami. Jakie to słodkie. Rozmawiaj o zwierzęciu ulubionym. Popraw jej humor. I żartuj o bananach. No i zobaczymy, czy nam... Aha, jeszcze jeden całusek, dobrze. Elon, pocałuj żonę, proszę.
zmysłowy pocałunek, tak sobie myślę, że powinno zaliczyć. Daruj sobie już jedzenie i weź to wyczyść. Ale po tym, jak pocałujesz żonę oczywiście. Kołyskę zostawimy, bo będziemy mieli niedługo nowe dzieciątko. Młodzieńcze, co tobie? O, brudno. A co tu jest takiego brudnego? Tutaj są jakieś talerze, sprzątnij. Nie wiem, co tam było brudnego. Nie mam pojęcia, co go tak w nastrój kiepski wprawiło. Nic tu nie śmierdzi, nie widzę, żeby coś śmierdziało. Oprócz oczywiście łazienki, no ale... Ale łazienka już tatuś czyści. Mały czyściok nam się ten urodził. Słuchajcie, damy mu chyba następny jako schludny. Elon, miałeś żonę pocałować, Matko Święto, no. Już. Asza. Już. No nie, dobra, już i nieistotne. Ajajajajaj, dobrze. Skorzystaj i dokończ czyszczenie. A młody nam sprząta, słuchajcie, jakie to urocze. Jaki grzeczny chłopiec. Dostaliśmy srebro, to i tak nieźle. I tak nieźle, spodziewałam się, że będzie gorzej. Jaka mała krowokwiatka, ojojojo, jakie to jest słodziutkie. Słuchajcie, tak, młody... właśnie, no bo dla młodego ja nie mam nawet jeszcze tego. Nie mam jeszcze nawet łóżka. Ale zaplanujmy mu stroje, a łóżkiem to ja się zajmę już sama tutaj. I zobaczymy sobie, jak będzie wyglądał pokój dziecięcy w kolejnym odcinku. Chociaż nie, bo nie chcę, żeby nam się mała urodziła bez was, tak jak młody, no ale to już była moja wina. Niestety wykasowałam przez przypadek tamte pliki. Jaki śmieszny jesteś. Ale sympatyczny. Jakie oczy, kurczę. Okej, czekajcie. Usuńmy. Usuńmy generalnie wszystkie ciuchy. Ja tak lubię robić, żeby mieć, że tak powiem, czysty widok na wszystko. No i oczywiście musimy go ubrać jakoś tak adekwatnie do sytuacji. Do naszej rozgrywki. To nie będzie proste. I malutki jest gotowy. Tak się prezentuje. To jest jego strój codzienny. Imprezowy. O, włoski mi się zmieniły. Zmienił mi się kolor włosków, a ja nie chcę, żeby był inny. To były te? Tak. Ok. Sportowy. Do spania. Kolejny imprezowy. I do pływania. Okej, moi drodzy, ja się z wami już żegnam. Boże, no czemu on ma fioletowe włosy? Przecież miał mieć inne. Dobra, ja to zaraz zmienię, a z wami się już żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elona i Asza zagonię jeszcze na chwilę do roboty, żeby móc kupić łóżko dla małego, bo za chwilę on będzie chciał spać, a ja nie mam go gdzie położyć. Ale to już poza kamerą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa!